Nie, witam. Nie. Udało się ukończyć kolejny piracki statek. Piracki, no to jest, ten statek jest chyba coś więcej niż pirackim statkiem. Wiadomo, latający Holender to nie tylko statek, ale to też cała, że tak powiem, legenda. Legenda, jakby to powiedzieć, dość mroczna. Wiadomo, to statek przeklęty, nie na to. Jak to przyjemnie przez marynarzy. Holendrzy kiedyś, no można powiedzieć, władali wodami. Stąd też nazwa. Warto, że tak powiem, zasięgnąć języka. Ja wam tutaj nie będę nic opowiadał za dużo, bo nie chcę was wprowadzić w błąd. Lepiej, żebyście sami sobie znaleźli informacje na ten temat, ale myślę, że warto poczytać, w czym tkwi fenomen tego statku. Dobra, może włączę światełko jakieś. Więc tak to wygląda. Powiem wam tak, model, no ogólnie rzecz biorąc, wygląda świetnie. Roboty przy nim było co niemiara, nie powiem. Chyba najtrudniejszy spośród tych trzech, które składałem od Cubic One. Wyprodukowany tak naprawdę z najtrudniejszego materiału do składania. Jest to typowy papier, który się zabija, który się w sposób taki typowy dla kartonu gniecie i tak dalej, i tak dalej. Tytanik był z jakiejś formy pianki. Plastik jakiś i tak dalej. Tamto też nie było najlepsze. I szczerze wam powiem, że jeśli chcecie pobawić się w składanie tego modeli, polecam na dzień dobry autentycznie czarną perłę, czyli zamstrotylowojami. Tak wyglądają obydwa modele obok siebie. Do porównania czarna perła Bell Zemsta królowej Anny. Może robić za latarkę zasadniczo w nocy w pokoju. Siadło jeszcze trochę kurzem. I to jest fajne. Pokład jest perforowany. Jest perforowany. Tutaj mamy. Poczekajcie chwileczkę, zapalę farbę. Teraz zapalimy światełko. Pokażę wam różnicę prześwietle. W wielkościach tych obydwu modeli, które także w Piratach z Karaibów starły się na morzu. Okay. Tak więc tak te modele wyglądają obok siebie. No nie powiem, latający Holender ma dość ciekawy kolor. Na pewno. Ale tak jak mówię, spośród trzeciego statku z tej firmy mam wrażenie, że no jest to typowy karton i zachowuje się jak typowy karton. Wysokość obydwu modeli, perła jest większa, wyższa na pewno, jest wyższa, ale jest krótsza, jeśli chodzi o długość. Tak. Ten Holender jest dłuższy, a jest troszeczkę niższy. Perły wam nie zrobię, bo stoi odwrotnie, a nie chcę jej przekręcać.
Jeszcze tak szczerze. W skrócie już zupełnie. Jeśli chcecie zbudować pierwszy swój statek z tej firmy, polecam Czarną Perłę. Składało się naprawdę rewelacyjnie. Była świetnie wykonana. I tak dalej. Titanic jest dziwnie piankowy. Nie wiem co to jest. To jest jakieś tworzywo sztuczne. Składa się to dziwnie. Przede wszystkim ma bardzo dużo małych elementów. Cholernie małych elementów. W porównaniu do tych dwóch pozostałych. Nie robi wrażenia, ale to jest coś innego. Tak więc to są zdecydowanie ciekawsze. No dobra, to tyle.